Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiejszy film dotyczy instalacji i pierwszego uruchomienia programu CyberLink Power Director 9. Po zalogowaniu się na platformie, pod wprowadzeniem do lekcji, mamy link do strony wprowadzenie do programu CyberLink Power Director. Po kliknięciu mamy możliwość pobrania plików instalacyjnych, rozszerzenia dodatków, to znaczy m.in. efekty i różnego rodzaju dodatki właśnie związane z programem, poprawkę do programu, to znaczy ona likwiduje prawdopodobnie jakieś problemy z płynnością pracy w programie, spolszczenie i instrukcje obsługi. Jak pobrać, zaprezentuję na pliku instalacyjnym. Klikamy tutaj na link. Otworzyło się okno, możemy kliknąć tutaj pobierz lub tutaj w prawym górnym rogu. Kolejne okno informuje nas o tym, że plik nie mógł zostać przeskanowany przez program antywirusowy na dysku Google czy też Gmail, ale spokojnie możecie to pobrać. Plik ma 360 MB, klikamy pobierz mimo to. Następnie robimy zapisz. Na pulpicie wskazujemy nasz folder i robimy zapisz. Czekamy, aż program pobierze nam. I w ten sam sposób odnośnie pobrania plików instalacyjnych pobieramy wszystkie te elementy, które są właśnie związane z naszym programem. Program został pobrany. Otwieramy nasz folder. W tym folderze mamy plik instalacyjny, poprawkę, rozszerzenie, spolszczenie i jeszcze mam tutaj już pobraną instrukcję obsługi. A więc przystępujemy do rozpakowywania plików. Pierwsze mamy poprawkę. Klikam prawym klawiszem myszki na poprawce, przeciągam do folderu poprawka. Puszczam prawy klawisz i wybieram wypakuj tutaj. Kolejny plik to są dodatki. Przenoszę na folder dodatki, wypakuj tutaj. Musimy uzbroić się w cierpliwość, dlatego że ten program jest dosyć duży. Tutaj mamy plik instalacyjny. Również sam proces instalacji programu troszeczkę zajmuje czasu, w związku z czym jak będziemy instalować, musimy przygotować się na spędzenie pewnego czasu tutaj przy komputerze, żeby zainstalować program. A więc rozpakowałem te cztery pliki. Instrukcję obsługi mam już tutaj pobraną. I ona ma 74 strony. W pełni opisuje i przedstawia to, co jest związane właśnie z pracą i z konfiguracją możliwości tego naszego programu. Wracamy, instalujemy program. Uruchamiamy plik instalacyjny. Tutaj mamy domyślnie język angielski.
wybieram język angielski, dlatego że w kolejnych etapach zainstalujemy spolszczenie do programu, który będzie automatycznie uruchomiony przy pierwszym uruchomieniu programu, także nie musimy niczego ustawiać i zmieniać. Robimy dalej, dalej, tak, 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 tak. Tutaj mamy pytanie, czy zainstalować jeszcze inny program. Tutaj w tej chwili to jest nam niepotrzebne, robimy nie. Ok. Tutaj już na pulpicie pojawiła nam się ikonka programu. Dany program Cyberlingual Editor. Jest to program, który służy do edycji czy modyfikowania plików dźwiękowych. Teraz wracamy z powrotem. I teraz możemy już instalować obojętnie. Najpierw zainstalujemy dodatki. Mamy zainstalowane. Teraz instalujemy poprawkę. Tą poprawkę należy zainstalować, dlatego że czasami zdarza się, że pomimo tego, że mamy zainstalowany program, to jest problem z uruchomieniem samego programu. Po prostu nam nie chce się uruchomić. Natomiast po zainstalowaniu poprawki program kolejny etap instalacji jest to spolszczenie. Tutaj program już automatycznie wskazuje nam folder, gdzie mamy zainstalowany. I już wszystko. Zainstalowaliśmy program. Teraz uruchamiamy go. Klikam na ikonkę Power Director. I przy pierwszym uruchomieniu musimy wpisać numer licencji naszego programu. Jeżeli posiadamy te pola, wpisujemy lub możemy na przykład przygotować sobie w notatniku numer seryjny programu i potem po skopiowaniu wklejamy tutaj w poszczególne pola. Po wpisaniu serialu, po kliknięciu na ikonkę dalej, mamy już zatwierdzony numer seryjny i teraz uruchamiamy program. Klikamy na ikonkę. I program nam się uruchamia. Już uruchomił się, a więc tak wygląda okno. Tutaj, w tym oknie, będziemy mieli elementy, które będziemy chcieli wykorzystać w naszym filmie. Tutaj mamy podgląd na nasz film, na kolejne etapy montażu filmu, jak to będzie wyglądało. Natomiast tutaj mamy ścieżki, w których możemy umieścić poszczególne elementy naszego filmu. I teraz na przykład wykorzystam tutaj kwiaty. Po wstawieniu pliku, on od razu umieszcza nam się na danej ścieżce. Mamy podgląd w oknie programu. Następnie tutaj w tym polu mamy już zaznaczony na zielono ten element, który
domyślnie jest wczytywany w programie. Po prostu, żeby można było poćwiczyć sobie pracę. Co ciekawe, grafikę czy elementy do filmu możemy wstawić tylko na określonej ścieżce. A więc tutaj mamy ikonkę film. Nie mogę wstawić grafiki na ścieżce, gdzie jest ścieżka dźwiękowa lub efekty. Mogę wstawić to w drugiej ścieżce, która również związana jest z filmem. Nie mogę wstawić tutaj, ani tu, ani tutaj. Po prostu mogę określone elementy wstawić tylko w ścieżce, która jest przypisana do danego pliku. Tutaj tak samo, popatrzcie. Tutaj mogę wstawić, tu nie mogę, tu mogę wstawić, tu nie mogę. Tutaj jest film. Jest to plik filmowy. Po kliknięciu mamy odgłosy przyrody. To jest po prostu plik, który mogę sobie wykorzystać do ćwiczenia. Także w ten sposób wygląda instalacja i pierwsze uruchomienie naszego programu. W kolejnym filmie omówię sposób przygotowania filmu wraz z zapisaniem filmu na dysku twardym, jak również można w tym programie tworzyć płytę CD, DVD, Blu-ray z menu, z którego będziemy mogli wykorzystać poszczególne elementy, które wykorzystaliśmy w filmie. Na przykład jeżeli mamy filmy nagrane przez telefon, przez aparat lub kamerę, możemy po prostu takie fragmenty zmontować w naszym filmie i później wykorzystać to jako osobny film. Oczywiście każdy film wtedy zapisujemy osobno. A więc jest to wprowadzenie do instalacji i pierwszego uruchomienia programu CyberLink PowerDirector 9. Są nowsze wersje, z tym, że one są w wersji angielskiej. Mają dodatkowe elementy, na przykład jeżeli tutaj kliknę na film, to po kliknięciu mogę ten film obrócić. Na przykład jeżeli czasami nagrywamy film telefonem, mamy telefon położony poziomo, to przy próbie odtworzenia tego filmu na komputerze będziemy mieli film obrócony 90 stopni w lewą stronę. Przy tych nowszych wersjach mamy możliwość już obrócenia filmu w ten sposób, żeby tutaj przy odtwarzaniu film był w pozycji pionowej. Także jest to intuicyjny program. Bez różnicy, którą wersję wybierzemy, struktura tutaj tego naszego okna pracy jest taka sama, również ścieżki. Także zachęcam do pracy w tym programie. Ponadto można sprawdzać i śledzić numery komputer świata, dlatego że tam często co jakiś czas pojawia się nowsza wersja właśnie programu CyberLink PowerDirector 15.17. Po prostu należy to śledzić. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film, w którym będę omawiał właśnie tworzenie filmu w programie CyberLink PowerDirector.